Witam wszystkich. Pamiętacie, że ostatnio nam się w gaźniku coś zapaprało, więc w związku z tym kupiłem filtr paliwa do maluszka. To jest taki przepływowy filtr paliwa, który się zakłada na rurce. Rurkę też kupiłem przeźroczystą, żeby było widać, czy to paliwo płynie, czy nie. Zaraz jakiegoś noża weźmiemy, czy też żylet, i chlaśniemy ją, powiedzmy, tutaj. Aleje się benzyna. Wysuniemy tą ze spodu. Na dół założymy przeźroczystą. Którą utnę tutaj. Ale tutaj objemkę zrobimy inną, bo jest o mniejszej średnicy ta rurka zewnętrznej. Dobra. Filtr trzeba uważać, żeby w dobrą stronę założyć. Przepchamy do końca, skręcimy. Dobra, weszło. Teraz obie objemki musimy nasunąć. Drugą objemkę damy w dół, żeby trzymała przy filtrze, przy pompie paliwowej. Dobra, wszystko powinno być. Zobaczymy teraz tylko, czy odpali. No, weszło. Po co ja mam te rękawiczki w garażu? Zapomniałem. No to skończ to na rowy. Dzięki. Burzowo nam zrobiło znowu.
to jest ten sam front atmosferyczny, który gdzieś tam w Alabamie jakieś tornada wyprodukował, ale nam tornada nie grożą za bardzo, tylko burze zwykłe, ulewy, piorun. Przykład zachowania, jak się nie powinno robić. Dwóch kierowców jadą praktycznie z taką samą prędkością i jadą równolegle Tobi, obok siebie. Można po prostu dorobić jakieś rangi dla formowiczów i z czasem ktoś by miał jakąś tam rangę i określony kolor do niej przyporządkowany. I będą się wyprzedzać przez godzinę. A za nimi już się cała kolumna samochodów zrobiła. Żaden nie odpuści, no bo przecież by mu korona z głowy spadła, jakby odpuścił. A ten, co wyprzedza, też se nie mógł zwolnić troszeczkę, żeby jechać za tym. I potem wszyscy wyklinają na kierowców ciężarówek. I mają rację. Teraz będę się wyprzedzać przez 30 minut. No, wreszcie się mu udało. No, teraz patrzcie, jak teraz nerwowo. Tobie, w Polsce taki widok też jest częsty, uśmiech. Nerwowo ruszyli wszyscy w samochodach, żwawo do przodu. Taka łódka to by Jacka ucieszyła. Dwa silniki jakieś, ale takie w środku zamontowane. Czuję się do drogi, a więc proszę dzisiaj. Co się stało? Wszyscy hamują. Jakiś wypadek. Coś tu wyleciało z drogi, z drugiej strony.
poszła ciężarówka. Jak stąd wyjechać? Ja muszę jechać w lewo, a tu wszędzie jest zakaz skrętu w lewo. Każą mi jechać w prawo, a w prawo są korki. A ja nie lubię jechać po korkach. To jedziemy po chodniku. Proszę. I teraz możemy skręcić w lewo. Tak się jeździ, maluszki. Let me take a little movie. Yeah. It's YouTube moment now. You don't see your car like this too often. Somebody has to learn how to drive this car because this is not a toy. No. Yeah. Actually, would be a good time to clean the air filter now. Przeprosiłem się z rowerkiem, napompowałem, zaraz jadę się przejechać. Trzeba troszkę zrzucić kilogramów zbędnych, jakie mi tutaj po świętach zostały. A tu nowe trofea na ścianie. Felga, lekko skrzywiona, elementy przedniego zawieszenia. No subframe już widzieliście. Się rozleciało auto. No jeszcze by trafi na ścianę błotnik cały przedni, no ale tu spalone sprzęgło już pokazywałem. Także widzicie, że przybywa trofeów, przybywa. Jak wytrawny myśliwy zbieram trofea na ścianie. A teraz jedziemy na rower.